zatrudnić nowego pracownika i bardzo chciałabym, żeby to była Grażynka, bo ona na pewno tak by wspaniale ogarnęła ten sklep, że byłyby same wysokie ceny i tak klienci by kupowali, ja bym była milionerką i wszyscy byliby zadowoleni. No ale niestety Grażynki w tej grze nie ma, ale wy ją możecie mieć w swoim domu, bo taka Grażynka, taka duża albo taka mniejsza, jest do kupienia w moim prawdziwym, nie w żadnej grze, sklepie internetowym missaga.pl. Są tam też różne przeinne, fajne rzeczy, gadżety missagowe, na przykład takie koszulki, albo jakieś naklejki, no słuchajcie, cuda na kiju, co chwilę coś się pojawia nowego. I pamiętajcie, żeby zostawić jak najwięcej tutaj łapek w górę, jak szybko zostawicie 5000, to może już jutro pojawi się kolejny odcinek, bo słuchajcie, ja się w tą grę mega wkręciłam i chcę w nią cały czas grać, cały czas Grażyna, cały czas. Dobra, lecimy zatrudniać nowego pracownika i pewnie jeszcze kupimy jakieś nowe produkty, wprowadzimy do swojego sklepu albo nie wiem, co tam wymyślimy. Mam nadzieję tylko, że nie zbankrutuję. Czemu zawsze na początku odcinka musi mnie rozjechać samochód? No, Jesus! Do 3 razy sztuka. Ciekawe, czy w 3. odcinku też tak będzie. Dobra, zobaczcie tutaj mój przepiękny sklep. Teraz to powiem wam, że wygląda tak nawet luksusowo, no nie? Oczywiście kartony nadal leżą, ale to wszystko dlatego, że na razie nie mam wykupionego zaplecza. Z nowych produktów mamy, słuchajcie, tutaj biosoczki. Biosoczek pomarańczowy i jabłkowy. I mamy trochę, słuchajcie, napoi. Jest jakaś Turko Kola, nie wiem, turecka Coca-Cola. Jest sprajcik, ale też jakiś podrabiany. Tutaj jeszcze druga cola, która jest chyba jeszcze gorsza od tej tureckiej, przynajmniej tak wygląda z logo. I mamy wodę i czy coś jeszcze nowego doszło? A! Tutaj jeszcze, słuchajcie, mleko, ale ono jest w takich 6 pakach sprzedawane. Nie wiem, kto kupuje tyle mleka. W ogóle, czekajcie, co tutaj? Tu jakaś dziewczynka pije mleko, zobaczcie. Bardzo zadowolona jest. Jedyne, co mi się teraz tutaj trochę nie podoba w tym sklepie, to tutaj oto przejście. Tu jest tak dosyć, no ciasno, ale zapewne jak wykupię rozszerzenie sklepu, to tu mi się jeszcze ta część odblokuje i wtedy będę mogła to jakoś ładniej wszystko ułożyć. No dobra, dzisiaj jest misja nowy pracownik i fajnie by było tutaj drugą kasę wcisnąć. Nie wiem, jak to zmieścimy, ale damy radę. Czy ja się tutaj dostanę w ogóle do tego komputera? Dostanę się, okej. Po kartonach do celu. Czekajcie, gdzie tu się kupowało? O, tutaj. Tutaj możemy kupić sobie tą kasę, no to ją kupmy. I teraz jeszcze misja pracownik. Czekajcie. Albo to nie, to moment. Najpierw zamówmy tą kasę, zobaczmy, czy ją postawimy. Jestem też bardzo ciekawa, czy... O Jezus Maria, czemu ja na biurku stoję? Nie, nie gadajcie, że się zacięłam. Boże, zacięłam się. Czekajcie, problem. Boże, problem. Czekajcie. Oh my god, i ja teraz... Czekajcie, co ja mam zrobić teraz? Musiałam całą grę zrestartować, bo nie dało rady nic zrobić. Dobra, słuchajcie, ja te kartony to jednak przerzucę gdzieś indziej, bo z tego, co widzę, są one bardzo niebezpieczne. Można się o nie pozacinać, więc lepiej je wywalmy gdzieś w drugie miejsce, bo tragedia. Dobrze, że dopiero, wiecie, zaczęłam grę, bo nie miałam też jej zapisanej. I jakbym już, wiecie, coś zarobiła i tak dalej, to by mi było szkoda stracić postęp. Dobra, co myśmy robili? Kupujemy jeszcze raz, bo to tamto się nie kupiło jednak. Cyk. Kasa, proszę bardzo. Mam nadzieję, że $700 starczy mi na pracownika. Pojęcia nie mam, gdzie to postawić. To jest strasznie duże, zobaczcie. Boże drogi, to był chyba błąd. Wiecie co? To był chyba błąd, że ja to kupiłam. Bo... Jak ja mam to tutaj zmieścić? Czekajcie, jakoś to przesunę tutaj, bo chciałabym tutaj mieć przejście, wiecie, do komputera, nie? Ej, dobra, muszę powiększyć sklep, bo jest tragedia, nie? I tu się zmieści? No nie, nie zmieści się. No i co teraz? Tak mam to zrobić? Może tak. Czekajcie. Albo odwrotnie. Jesus. Jesus, jak... Nie no, czekajcie, bo wtedy tam będą klienci stali. Oh my god. Ale bez sensu. Co ja zrobiłam w ogóle? I tutaj mamy gdzieś zatrudnianie pracowników. O, proszę bardzo. Mogę kasjera. Jego dzienna pensja to będzie $80. Mhm. Aha, o, i stoi. Ej, ja chciałam, żebyś tutaj kasował. Mogę mu jakoś zmienić tą kasę? Żeby on na przykład... gdzie indziej stanął? Chyba nie. Szkoda, bo to jest moja kasa, ja ją lubię. Nie chciałam tutaj stać i kasować. No ale dobra. Słuchajcie, chyba w takim razie otwieramy sklepik. I ja już sobie spojrzę, ile kosztuje powiększenie sklepu. Bo jest tragedia, nie mieszczę się. 1300, no dobra, jesteśmy w stanie to zarobić, nie? A, czekajcie, bo ja jeszcze nie przeszkoliłam pracownika. Panie Henku, pan jest tutaj nowym pracownikiem. Mam nadzieję, że będzie pan pracował dzień w dzień. Nawet pan nie musi do domu wracać ogólnie. Może pan tutaj spać. Tam, nie wiem, na kartonach. Przerw też nie ma. Bo po co? Nie potrzebuje pan przerw. Ma pan okno, więc ma pan jakiś tutaj widok na świat. To powinno wystarczyć. Jeżeli będzie chciał pan się wysikać, to tutaj w szafce jest słoik, tam można robić siku. I w ogóle może pan mi powiedzieć, czemu pan ma podartą koszulkę? Nie przystoi to tak, nie? Proszę jakąś inną marynarkę znaleźć. Ej! Tam macie kasjera, a idziecie tutaj. Ludzie... Oni po prostu wolą, żebym to ja ich skasowała, bo pewnie boją się nowego pracownika, że ich, wiecie, oszuka, nie? Że źle, nie wiem, wyda im resztę czy coś takiego. No proszę kasować, tak. I mam nadzieję, że będzie pan dobrze naliczał pieniążki, bo jak się pan pomyli, to pan wtedy dokłada z własnej kieszeni. No, proszę o tym pamiętać, proszę się nie mylić. Bo ja to wszystko później sprawdzam w komputerze. O, pani jakie duże zakupy zrobiła. Czekajcie, zobaczymy jak on se radzi. No tak wolno kasujesz. Ja robię to szybciej, ale daję ci jeszcze czas na naukę, nie? Mam nadzieję, że będziesz szybciej kasował. Patrzcie, pani już $57, a tu jeszcze daleka droga, 60, 70, 80 dolarów. Czy ona dobije do setki? Bo mi jeszcze nikt nigdy za 100 nie kupił. 95. Szkoda. Powiem wam, że nie miałam jeszcze nigdy paragonu, żeby ktoś wydał $100, nie? Więc chciałabym kiedyś takie coś uzyskać. W ogóle dużo ludzi się kręci. Może... Ej! To nie są bracia? Tylko ten jest w garniturze? Temu się lepiej powodzi, nie? Nie pracuje na kasie w sklepie. Ogólnie... to powiem wam, że jestem ciekawa, czy jak właśnie będą dwie kasy, to będzie więcej klientów. Zaraz zobaczymy, jaki będzie zarobek sklepu, bo może rzeczywiście wtedy będzie więcej klientów i więcej będzie pieniążków, więc to by było całkiem spoko. Ja nie wiem, o co chodzi, ale bardzo dużo mi tego kremu schodzi, wiecie? Ludzie go po prostu wykupują, ja muszę codziennie zamawiać pełno nowego kremu, bo ludzie to wykupują jak szaleni. Ej, ale nie, serio, bardzo dużo klientów się kręci. Rzeczywiście chyba będzie większy zarobek, tak mi się wydaje. Dobra, czekajcie, ja może dołożę już jakiś towar, bo widzę, że tutaj schodzą rzeczy. Zobaczcie, ile tej sody zeszło. Dobra, karton tam. Co my tu jeszcze mamy do dołożenia? Mleko w tych 6 opakach. Okej, już idę do kasy, już chwilę. Proszę nie dzwonić. Boże, zobaczcie! On 3 6 opaki mleka kupił? Raz, dwa, trzy! To jest 18 mlek! Po co tyle? Jesus! Co ty chcesz z tym, ziomeczku, robić? Po co ci tyle mleka? Proszę szybciej kasować, bo kolejka ci się robi, no! Szybciutko! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy! Proszę się nie ociągać, bo premii nie będzie. Cyk, 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 Turko Kola. Dobra... Więcej się nie zmieści. Co my tu jeszcze mamy? Tu mleko, co tu jest? Woda. Czy woda coś zeszła? Woda ogólnie, powiem wam, najsłabiej schodzi. Nie wiem, tutaj chyba wody nie piją ci ludzie, nie? Wolą brać kolę. No właśnie. 3 Coca-Colę i 3 kawy i herbata, jajka. I w ogóle to mi się kojarzy, to jest sól, ale wygląda to trochę jak energetyk, nie? Za każdym razem myślę, że to jest energetyk. O Jezu, jakie zakupy, pani! Jesus Christ! No, takie zakupy to mogą być za $91, pewnie. Proszę wydawać więcej, proszę reszta. I tu, o Boże, ile napoi. Pani to udźwignie? Pani już taka chyba po 80 jest. Da pani radę to donieść do domu? Za dodatkową opłatą mogę to zanieść do chałupy. $100. Czekajcie, światło muszę zapalić, bo już się ciemno robi. Już pana kasuje. Boże, co oni mają z tym mlekiem? O co chodzi? Po co komu tyle mleka, ludzie? Jezu, znowu 3 mleka, co oni? Ej, ja może mam za tanio to mleko? Bo to serio, słuchajcie, jest aż podejrzane, że tyle mleka schodzi. Ja zaraz idę sprawdzić cenę. Chociaż teraz to już trochę za późno, ale wiecie, no. Lepiej ratować sytuację, niż w ogóle jej nie uratować. Czy ja mam je za tanio? Nie, nie mam za tanio. Boże drogi, jak mi wyczyścili półki. Jesus! Panie, tu 3 osoby w kolejce stoją. Szybciej kasuj. Szybciej nabijaj. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Płacę ci za coś, nie? No. O, a pani co weźmie? Soczek wzięła jakiś. Jabłkowe soki się skończyły. O mój Boże. O mój Boże. No to tego to się nie spodziewałam, że się jabłkowe soki skończą. Boże drogi. Tych coli tutaj tyle było i też poszły. Zwariowali ci ludzie, naprawdę. Matko jedyna. Dobra, koniec. Koniec, wszyscy klienci. Nikt się tu nie schował gdzieś za jakimś regałem? Nie. Zobaczmy. No, powiem wam, było więcej klientów, bo income tutaj, czyli ogólny, wiecie, jak zarobek, 1600, a ja zawsze miałam tak po 1300, po 1200, więc rzeczywiście jest git. Czekajcie, coś tu podrożało. Chleb podrożał. I jajka. Chleb. Jajka. 3,90. I coś tam potaniało jeszcze, nie? Ale nie pamiętam co. Trzeba to tutaj sprawdzić. Produkty, czekajcie, tu. Ser potaniał i... coś jeszcze było. I cola. O, cola potaniała. To szkoda. Ojej, a co tak tanio? Ach właśnie, która jest tańsza? Bo ta złoty 70. Czy ta jest droższa? Ta, która wygląda na gorszą podróbę? Naprawdę? Myślałam, że ta jest jakaś lepsza, ale chyba wychodzi na to, że jednak nie. I co tam było jeszcze? A ser, tak? A, sera to my nawet nie mamy, to trzeba w ogóle zamówić. Dobra, o, to jak jest ser tańszy, to trzeba dużo sera zamówić, wiecie? Na później, bo to zaraz cena z powrotem się podniesie, więc zamówmy dużo sera. Co tam się jeszcze pokończyło w lodówkach? Mleko jest z jednej jaj... Dobra, jedno mleko, jedne jajka. Zrobiłam bardzo duże zamówienie, jak widzicie. Jesus, serio, ten kurier, który przywozi tutaj te rzeczy, to on, nie wiem, naprawdę zero szacunku ma do tego towaru, żeby tak go rozrzucać, nie? Leży na chodniku wszystko. Kurierzy powinni to ładnie wnosić do sklepu czy coś, a nie tak zostawiać. Taki burdel na kółkach. Dobra, tu mamy kolejną kolę. Czy ona mi się tutaj w ogóle zmieści? Zmieści się, okej. Okay. Tutaj jeszcze cyk, 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 cyk. To mleko to ja nie wiem. Mleko w 6-paku to jest jakiś hit po prostu. Hit tego sklepu. Serio, tu mamy jeszcze cukier. Wcisnę się, wcisnę się. Dobra, zaraz, słuchajcie, musimy kupić zaraz powiększenie sklepu, nie? Bo jeszcze jeden dzień zarobię trochę pieniędzy i muszę kupić rozszerzenie sklepu, bo jest, słuchajcie, tragedia, nie mieszczę się tutaj, dziadostwo i tyle, nie? Ja taki zapas sera zrobiłam, że to powinno starczyć na 1 000 000 lat, ale znając życie pewnie zaraz to wykupią. No ja musiała pani tutaj podejść, jak tam ma kasę otwartą. Co my robimy? Już zapomniałam, widzicie? Jeden dzień mniej kasowałam i ja już nie pamiętam, jak się kasuje. Cyk, cyk, złoty 55, proszę bardzo. I proszę mi tu teraz tyłka nie zawracać. Proszę tam iść obok do kasjera, a nie... Cyk, mleko tutaj, szybko. Kakaowy krem, już do pani podchodzę, momencik. Rozkładam towar, nie rozdwoję się. Już! Boże, myślałam, że to jakaś kocia karma jest, ale nie. To tylko płatki. One tak z drugiej strony wyglądają trochę jak jakiś Whiskas. Dalej, dalej. Co my tu mamy? Bo tu jeszcze miliony kartonów zostały. Jezus, no chwila, no! Da mi pani porozkładać towar! Sekundeczka! $80. Dobra, to nie narzekam, to nie narzekam. Oliwa sama! A, takie tyłka zawracanie. Oliwę samą kupuję. To se idź do Żabki, kup oliwę, a nie do mojego super prestiżowego marketu. Oj, nie, gdzie ja tutaj tą kawę położyłam? Tutaj nie ma być kawy. Dobra, tu cyk, cyk, cyk. Co my tu jeszcze mamy? Burdel na sklepie jest tutaj prawie jak w Biedronce. Prawie jak w Biedronce dosłownie. Ludzie po kartonach chodzą, nie? O Jezus, światło jeszcze trzeba zapalić. Jesus! Nie wyrabiam! Nie wyrabiam! Już kasuję. 20 centów, proszę. Szybko, idziemy dalej, bo tu w ogóle tam soli brakowało już. O Jezus, tu jeszcze oliwa jakaś. Matko, jedyna, przecież przed chwilą tą oliwę dokładałam. Już tak znikła? Karton pod nogi. Powiem wam tak, rzucanie tymi kartonami jest najlepsze. 25,90, proszę bardzo. Boże, 3 mleka znowu, 3 oliwy. Boże, jaki chlew przed sklepem. To jest niesamowite. Gdzie leży tutaj sól? Ej, może ja jednak tej soli nie kupiłam. Naprawdę? O Boże, nie ma soku jabłkowego już znowu. O nie. No za dużo tego wszystkiego schodzi, no. Jezus, nie wyrabiam się. Chyba potrzebuję 2 kasjerów, naprawdę. Bo tak to pracować nie da rady, że ja tu biegam i tutaj i tam. Tragedia to jest jakaś, zamieszanie, że hej. Boże, ciężki dzień był, ciężki dzień naprawdę. Ale też tylko 1600 zarobiliśmy. A myślałam jakoś, żeby więcej tych klientów było. Nie pamiętam, ile było wczoraj. No ale dobra, naprawdę dużo zarobiliśmy. O nie, sok jabłkowy potaniał. Czekajcie, to trzeba sok jabłkowy. Ojej, a na 2,70 to lipa. To lipa. Boże, jak wykupili. Serio, goły sklep. Słuchajcie, mamy bardzo dużo hajsu. 3000. Więc powiększymy za chwilę sklep. Tylko najpierw troszeczkę tutaj posprzątam. Bo jest burdello bum bum na kółkach, nie? Straszny syf. Trzeba będzie jeszcze jedną lodówkę dokupić na... bo jedna lodówka musi być na sok cały pomarańczowy, druga lodówka na cały jabłkowy, bo za szybko to schodzi, słuchajcie, wszystko. Czekajcie, czy ja tu coś jeszcze w którymś kartonie miałam? Nie, puste są. Tu można nieraz, wiecie, przez przypadek sobie coś wyrzucić, nie? Trzeba uważać ogólnie. Dobra, tu jeszcze chlebek dołóżmy. Dobra, misja powiększanie sklepu. Gdzie to się robiło? Tutaj. Grow. Proszę mi powiększyć sklep. O! Tyle miejsca, tyle miejsca. Dobra, przestawiamy teraz. Teraz to można, moi drodzy, żyć tutaj, nie? Teraz to będzie fajnie. Dobra, tutaj jedna lodówka. Tutaj druga lodówka. Cyk. Okej, te regały można teraz przestawić tutaj jakoś normalnie. Dobra, i teraz... jakby to zrobić? Chciałabym tylko trochę to przesunąć. Coś takiego. Czekajcie, coś takiego tutaj zrobić. Jakoś... O tak. Trochę to dziwnie wygląda, ale dobra, niech tak jest. Bo chcę trochę tutaj odsunąć, ale chcę, żeby przy szybie były rzeczy, bo to ładnie z wystawy wygląda, wiecie? Jak tu będą produkty stałe, wiecie, półki wypełnione. Aha, jeszcze mamy te lodówki tutaj, które są tak... Ojeja. To czekajcie, to może ta lodówka... Czy ona może pójść tutaj? O! O! Dobra, ogólnie to wygląda źle. Trochę jest syf, ale już niech będzie. Tutaj jeszcze lodówka z napojami. O, perfekto! Zmieściła się, dobra. To teraz... Co teraz? O, i tutaj w drugim regale będzie sok jabłkowy. No bo widzicie, ile tego schodzi, nie? Nie mogę mieć tylko 2 półeczek z tymi produktami, bo po prostu... no to nie starcza, nie? Nie starcza. Dobra, czy gdzieś tu jeszcze mi woda... A, tu jeszcze jakiś... A, jaki to jest sok? Jabłkowy czy pomarańczowy? Pomarańczowy. Dobra, to dołóżmy. Okej. Co my mamy tutaj dalej? Krem czekoladowy... Och Boże, dalej te kasy mi tu jakoś, wiecie, źle stoją, przeszkadzają mi. Udało mi się tutaj pozmieniać w tym sklepie i wyposażyć go po prostu na fulla produktami. Ogólnie to mi chyba zajęło, słuchajcie, z 15 minut układanie tutaj wszystkiego, rozpakowywanie i tak dalej. Tutaj mamy jeszcze aż zapas produktów. Zostało mi w ogóle tylko $300, ale mam nadzieję, że dzisiaj zarobimy sporo, żebym mogła wtedy kupić, wiecie, nowe produkty, nie? Licencje na nowe produkty, bo jak widzicie mam tutaj trochę wolnych regałów, tu i z tyłu i tutaj jeszcze, że można jakieś nowe produkty powsadzać, więc chciałabym jakieś, wiecie, żeby słodycze były, bo w ogóle nie ma żadnych słodyczy, więc wydaje mi się, że to by było całkiem spoko. Albo ewentualnie jakieś zamrażarki, bo takie też są, że tam wiecie pizze i tak dalej, mrożone rzeczy, ale wtedy bym musiała zamrażarki postawić, a na razie nie mam na nie miejsca, mam na regałach miejsce, więc trzeba znaleźć coś takiego, co da radę tylko na regałach, a nie w żadnych lodówkach i tak dalej. Ojej, ja wiem, co jeszcze jest potrzebne. Światła, matko jedyna, świateł nie ma, czekajcie, muszę je kupić. Weźmy, kupmy za 4 światła. Okej. Czekajcie, już to zamówić. Niech to już przychodzi. Okej. I zaraz, jak się zrobi trochę ciemno, to ja je jakoś porozmieszczam sensownie, bo... No bo wiecie, w sklepie musi być dobre oświetlenie, żeby dobrze produkty było widać. A tutaj co leży? A, tu jest jakieś... O, to dobra, to już można było dołożyć. Okej, nie mieściło mi się chyba wcześniej. A co to jeszcze? Aha, Boże, to te światła, co zamówiłam. Ja już myślę, co tu stoi, jak wszystko przecież już wyłożyłam, o co chodzi, nie? Niezłego zonka miałam. I powiem wam, że lubię, jak tak regały są poustawiane, że wiecie, widzę wszystko, co jest, co się kończy i tak dalej. Tam jedynie nie widzę, ale tam są tylko kawy i herbaty, to olać. To tam pamiętam, żeby je zamawiać. Ale u niektórych innych youtuberów, bo wiecie, oglądałam sobie, czy tam na TikToku, jak mają te sklepy, to niektórzy mają taki chlew, przyznam wam się, taki mają syf na sklepie, jakieś, nie wiem, regały nastawiane, zamiast tak, wiecie, jeden obok drugiego, tak, wiecie, plecami do siebie i tak dalej. I zobaczcie wtedy, ile mamy tutaj przestrzeni i wszystko widać, to mają jakoś naćkane, w ogóle nie mają też poukładane tych produktów obok siebie, no mają, wiecie, tutaj sok, tutaj jakieś jajka, tutaj olej, tutaj mąkę, no ja sobie to tak jakoś, wiecie, podzieliłam sensownie, żeby to ładnie wyglądało, tak jak serio jest w sklepie, a nie syf i nie widać w ogóle, co się dzieje, bo później nawet jest ciężko, wiecie, zamawiać te produkty, nie? Jak one nie są jakoś rozmieszczone sensownie, tylko mamy bałagan, to wtedy jest ciężko ogarnąć właśnie, co jest, a czego nie ma. Skasowałeś kiedyś coś za ponad 100? Bo ja jeszcze takiego rekordu nie pobiłam, ale czekajcie, patrzcie, może mu się uda. To co, on będzie lepszym kasjerem ode mnie? Nie wierzę. Patrzcie, przebije 100, a ja jeszcze nigdy nie nabiłam tyle, no nie, a u mnie 2 jajka biorą. Skandal! No wiecie co, u szefa nie wziąć dużych zakupów, tylko u pracownika. On i tak nie ma z tego premii. 3 sole? Wy jesteście uzależnieni od tej soli. Ile można sól wpierniczać? Dobra, ja chcę te lampki rozmieścić. Dawać mnie tu. O, na pewno lampka musi iść tutaj jedna. Dobra, kolejna. Kolejna na pewno musi iść tutaj, tą zaraz to przesuniemy, bo ja nie wiem, co ona tutaj robi. Może ją dajmy tutaj. O, dobra. Kolejna lampka. Chyba przesadziłam. Tyle ich kupiłam, że ja nie wiem, gdzie ja mam sobie wsadzić już teraz. Dobra, wsadźmy jeszcze jedną tutaj. I dajmy jeszcze jedną tam w róg. Dobra, okej. Ogólnie lepiej mieć więcej niż za mało, bo później jak jeszcze sklep powiększę, no to wtedy sobie te lampki, wiecie, poprzesuwam, nie? Będzie git. No, przesuń się. Cyk, cyk. Dobra. Jakoś to wygląda, słuchajcie. Jakoś to wygląda. Czy coś trzeba dołożyć? Ryżu dołożymy, proszę bardzo. Tu się już skończył. Co tu jeszcze trzeba... O, już panią kasuję. Już. Sekundeczka. Proszę bardzo. Coś tu jeszcze dołożyć? Wodę może. Wodę też trzeba jak najbardziej. Tu jest trochę jeszcze ciemno, widzicie? Tutaj, w tym rogu. Trzeba chyba tutaj jeszcze lampkę przełożyć, tak mi się wydaje. Okej, Boże, znowu 2 razy jaja! Co wy tacy jajcarze z was? O, już 9. Matko jedyna, jak ten dzień szybko minął. 9 zamykamy już, a was tutaj jeszcze tyle klientów się kręci. Jeszcze wchodzą? Matko jedyna, co za ruch! Co za ruch! Naprawdę, na tej dzielnicy chyba był potrzebny, słuchajcie, taki sklep, wiecie? Dobra, szybciej kasuj tego ostatniego pana, bo już chcemy zamykać. Zamykać do domu trzeba, a nie, jakie do domu? Przecież my tutaj mieszkamy w tym sklepie, śpimy i wszystko. My nie chodzimy do domu. Dobra, koniec dnia, uwaga. 37 klientów. Zarobiliśmy 1400. No na czysto jesteśmy ogólnie lipa, bo dużo wydaliśmy, ale mamy dużo towaru i myślę, że kolejny dzień będzie na pewno lepszy, ale to już w kolejnym odcinku. Pa, pa! Kartony was żegnają.